Przystojny, nie? Ten pan. Kiedyś miałem zielony głos, a w ogóle Państwu chcę powiedzieć, że dziękuję za cierpliwość. Przepraszam, że za szybko. Chciałem powiedzieć, że w 1978 roku zrobiłem wystawę plakatu polskiego w Londynie, Teatrze Narodowym, brytyjskim. I zostałem zaproszony tutaj na parlament, żeby dać wykład o plakacie polskim. To było 40 lat temu. Więc wynika z tego, że co 40 lat daje jakiś wykład. Więc jest nadzieja na przyszłość. Nie tylko daje jakiś cel życiowy, żeby ponownie przyjechać i porozmawiać z Państwem. Więc może zacznę od tego, że podjąłem się dość ambitnego zadania, mianowicie, żeby było w Londynie w przyszłym roku, a w wyborach samorządowych, które mają miejsce 3 maja przyszłego roku, żebyśmy zdobyli 100 polskich radnych na terenie tego miasta. To jest ambitne zadanie z tego względu, że Polacy raczej nie interesują się polityką w tym kraju, nie chcą mieć głosu. Taka już tradycja nasza. Z kolei Hindusi czy muzułmanie, każda z tych wspólnot ma na terenie Londynu 500 radnych, 15 posłów do parlamentu i ministrów rządu, zwłaszcza Hindusi. Nie? Więc pytanie jest takie, dlaczego my, Polacy, nie chcemy sięgnąć po władzę, mieć wpływy, nawet Albańczycy, Rumuni, ludzie z Abysinii, czyli z Etiopii, mają swoich przedstawicieli, a my nie mamy. I mnie to zawsze denerwuje, przyznam się szczerze, bo urodziłem się w Londynie, kiedy tutaj było mocarstwo polskie, bo był generał Anders jako naczelny wódz, był rząd na wygnaniu, było wojsko, ćwierć miliona. Teraz polski język jest drugim językiem tego kraju i dalej siedzimy w naszych norach. Ja tego nie rozumiem. Wiem, że Anglicy czekają na to, żebyśmy się obudzili. Naprawdę, mam na to dowód. To, że w zeszłym roku startowałem na wyborach na burmistrza Londynu, to jest na skutek długich rozmów z przedstawicielem ze szczytów partii konserwatywnej i rządu obecnego. Wtedy co prawda premierem był kto inny, a nie ta pani, która mnie tak zdenerwowała ostatnio, że nie potrafię imienia i nazwiska wymienić. Wolę o nim nie myśleć. Tak jak zresztą podejrzewam większość Polaków. Więc to Anglicy mi zaproponowali, żebym startował na burmistrza, bo widzą nasz potencjał. Może Państwo słyszeli o tym, że też lansuję pomysł pomnika, dużego pomnika poświęconego polskim lotnikom w śródmieściu Londynu, taki 30-metrowy. Ktoś słyszał o tym, tak? Tak? To też pomysł angielski. To nie jest polski pomysł. I słuchając tych ludzi, którzy przyszli mnie od mnie ze samych szczytów partii konserwatywnej, zdałem sobie sprawę, jakie straszne były kompleksy. Nas zapraszają, wręcz ciągną za kołnierz, żebyśmy powstali, a my nic.
A my uciekamy. A my uciekamy. Tak. Co to może być? Czy to są kompleksy? Czy to jest obojętność? Czy to jest materializm? Że tylko myślimy o pieniądzach i rodzinie i bliskich? Jest jeden aspekt, który ja widzę. Jest taka pani na Jelingu, mieszka na Jelingu w mojej dzielnicy. Ponad pół wieku. Pochodzi z Sopotu w Polsce. Postanowiła, bo jest taką społecznie nastawioną osobą, postawić w Sopocie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Wiecie, o co chodzi, tak, nie? Tak. Ten niedźwiedź, który był w drugim korpusie i nosił amunicję. W Szkocji jest taki pomnik. Ona całe życie, praktycznie biorąc większość swojego życia, mieszka na jej. To, co ją lubię, i to nie to, że krytykuję ją za jej rzeczami, bo jej otwarcie powiedziałem wielokrotnie, omawialiśmy to. Zadałem jej pytanie. Ma na imię Ewa. Ewa, dlaczego ty w Sopocie chciałaś postawić pomnik Wojtka? Przecież twój kraj, ty jesteś Polką, tak jak ja, ale twój kraj zamieszkania to Anglia. Tutaj są twoi przyjaciele. Tu żyjesz. A mi nie przyszło do głowy, żeby na imię postawić. Więc Polacy, czy to w Anglii, czy w Ameryce, czy nawet jeśli wyemigrują do Australii, zapuszczają korzenie w tych krajach, jeśli chodzi o pracę, szkoły dla dzieci, język i tak dalej. Ale dalej jakoś i punktem odniesienia jest sama Polska. Polską telewizję oglądają. Tak dalej. I mnie się to wydaje takie trochę dziwne, bo ja tutaj jestem urodzony. Całe życie, co prawda, walczę z Anglikami. Stale wygrywam, przepraszam. Wielokrotnie byłem w sądzie najwyższym za każdym razem wygrałem. Lubię wygrywać za każdym. Łatwo mi to teraz przychodzi. Nie boję się. To jest ta rzecz. Ja się ich nie boję. Płynnie mówię po angielsku. Najlepsze szkoły skończyłem, uniwersytet, London School of Economics. W wieku 20 paru lat już mnie drukowali, bo wówczas byłem dziennikarzem, drukowali mnie w Timesie, w Guardianie. Czytałem dziennik w radiu, BBC, no zdolna bestia jestem, przepraszam. I udało mi się, więc odniosłem tu sukcesy i za każdym razem z przeciwnikami, z konkurencją w biznesie czy czymkolwiek wygrywałem. Mało tego, jako kolejny przykład tego, jak wysoko nas Anglicy cenią, to opowiem o jednej wyprawie do Sądu Najwyższego, kiedy Council, Ealing Council, czyli gmina Ealing, dała mi zgodę na budowę pałacu na Ealingu. To sąsiad, który jest prawnikiem, tak zrobił, że doprowadził do tego, żeby Sąd Najwyższy w Śródmieściu Londynu zbadał, czy gmina Ealing miała prawo mi dać zgodę na budowę, czy podjęli właściwą decyzję. Więc poszedłem do Sądu Najwyższego, tam sędzia się rozprawił z argumentami przeciwnika 10 minut, a potem powiedział piękne słowa, które spowodowały, że mi w oczach stanęły łzy. Powiedział, we welcome this Polish palace in England. Witamy ten polski pałac. Teraz go sprzedaję, bo on jest trochę mały, liczy tylko 2000 metrów kwadratowych.